już zaczynają. Akademia i Bałtyka. Gotowy także Żarny Wielkis. Gotowy talent. Czy talent jest gotowy? Ale coś cicho. Za chwilę początek meczu. A, przepraszam, są gotowe. Wyżej, wyżej troszeczkę! Kapel! Kapel! Biały stoł! Czy ta lewa, tak? Chłopcy, hej! Żadna polka, żadna polka, hej! Hej! Żadna polka, żadna polka, hej! Hej! Ta drużyna, najlepsza w Polsce, tak? Tak czy no? Wszystko jest. Thank you.
Kapłon! Jak się bije? Trzeba atakować. Tane Białystok.
często. Głośno! Z wiarą! Niech nas słyszą! Tak jest! Prowadzi Żalgir Rytis, ale trzeba walczyć do końca. Chłopcy, wiara przenosi góry. Talent, walczymy. Widowisko obok. Bałtyka. Akademia. 1-1 w tym meczu. Zacięte, wygrane spotkanie. Akademia. Akademia. Jest kolejna bramka dla piłkarzy z Litwy. Okienko z rzutu wolnego. Aż kolejowiec daje wyraźny sygnał. Atakujemy, atakujemy, chłopcy. To sygnał do drużyny w zielono-białych strojach.
taktyka, to macie 2 do 1, a talent strzela goła, nie mówiłem? Trzeba wyjść do końca! Brawo, talent! Pałka prowadzi już 3 do 1, Pałkika Kalinga. Bałtika, gol! Bałtika Kalinia. Prowadzą już w tym meczu 4 do 1, tak? 4 do 1. Proszę. Mission Impossible. Mogą dokonać czegoś nowego. Odprawiają straty. Przegrywali bardzo wysoko. A teraz proszę, kolejna bramka. Thank you.
Dawidka wygrała mecz. Brawo. A, to są żelazne winki, proszę. Stroje ala Juventus. Szanowni Państwo, ja witam Was bardzo serdecznie. Na chwilę zastąpię tutaj Andrzeja i też ekscytuję się tym wielkim poziomem piłkarskim. No po taki turniej, to już piąty turniej, który rozgrywamy pod patronatem prezydenta miasta Suwałk imienia pana Bąkiewicza. I w taki jubileusz wspaniały zaczynamy od tej najmłodszej piłki. Zresztą tutaj w Suwałkach często mówi się o tym, że tutaj rosną talenty, które kiedyś, mam nadzieję, będą wprowadzały ligę do ekstraklasy i na najwyższe szczeble piłkarskich rozgrywek. No a teraz już zaczynamy spotkania. Na boisku B zagra Lechia Gdańsk i Gelężyni z Wilkas. To są goście z Litwy. Natomiast Lechia Gdańsk to firma, której nie trzeba przedstawiać. Natomiast po drugiej stronie zagramy spotkanie Pogoń Szczecin i Arka Gdynia. A Pogoń, przepraszam bardzo, Siedlce. No, Andrzej mi tutaj nie dopisał. Jak będę takie wpadki, to od razu mnie nie poprawiajcie. Dzięki bardzo. Pogoń Siedlce wychodzi na boisko w niebieskich strojach, natomiast Arka oczywiście w żółtych strojach. Te dwa spotkania będą rozgrywane równocześnie na boiskach. Zaczęliśmy już mecz na boisku B. Tutaj gra Lechia w zielono-białych strojach i Gelężynis w strojach biało-czarnych takich i teraz była szansa na bramkę. Szansa dla Arki, a Kardynia będzie wykonywała rzut wolny i przestrzelone nad poprzeczką minimalnie. Dobrze leciała ta piłka, ale nie trafiła do bramki. Na szczęście dla Pogoni, bo to była groźna sytuacja. A tutaj zacięte pojedynki w środku boiska w meczu na boisku. A, i mamy bramkę. Gelężynis zdobyła bramkę. To pierwsza bramka 1-0. Tak jak mówiłem, że w środku pola tutaj zacięta walka, ale później jakoś ta piłka przeszła w pole karne Lechii i strzał celny. Mamy 1-0 dla Gelężynis. Tutaj bez bramek 0-0, cały czas Pogoń Siedlce realizuje z Arką Gdynia. Nie ma bramek w tym spotkaniu, ale jeszcze sporo czasu, to można powiedzieć, że początek dopiero spotkania i
cały czas, że czekamy na bramkę na miejscu A, natomiast na miejscu B już nie czekaliśmy, bramka jest dla gości. 1-0 i oni teraz wykonują rzut rożny. Będzie szansa, nie? Piłkę przejmują ci, to oni będą wyprowadzali piłkę z własnej połowy. Korczliwe uderzenie, nie było mocne, no ale mogło zaskoczyć. Natomiast bramkarz na posterunku i nadal bez bramek. Wypadają bramki na boisku B, teraz Legia zdobyła wyrównującą bramkę 1-1, natomiast na boisku przeciwnym jak na razie bez bramek i przebiegnie. Arka od razu szybko wznawia grę i strzela bramkę. Słupek! Czy będzie skuteczna piłka? Nie. Dużo szczęścia mieli zawodnicy Pogoni. Najpierw Słupek, a później w odpowiednim momencie wstał i złapał. Też niezbyt mocne uderzenie, ale był na posterunku. A my pozdrawiamy Wigierskiego tutaj Buźka. Damy witamy serdecznie. Dopinguje tutaj też i obserwuje, co dzieje się na boisku. No i teraz Siedlce atakują. Czy to będzie skuteczne? Nie. Powrót skuteczny jest zawodnika Arki i przerwana ta akcja. Chociaż zapowiadało się bardzo groźnie, a teraz Lechia troszeczkę w defensywie. Nadal bez bramek na boisku A, natomiast na boisku B już widzieliśmy dwie bramki. 1-1. Paweł Degusz, przełączyłem jedną bramkę. Lechia prowadzi 2-1. Dziękuję panu sędziemu. Przerwanie dwóch meczów naraz powoduje, że właśnie do końca widać te bramki, które padają, ale to dobrze, że padają, bo właśnie na tym polega piękny futbol, że to jest strzelał bramki i bardzo lubimy je oglądać. 2-1 na Lechi na boisku A, natomiast na boisku B, natomiast na boisku A Arka cały czas powoli remisuje, a zajmuje, że nic się nie zmieniło. Za mocno gra ta piłka pole karne Lechi. Gerznic przed szansą, ale nie wykorzystany. Białej,
A teraz zmaga się doping na trybunach, tam słyszę Arka, Arka. Kibice zachęcają do tego, żeby strzelić bramkę. Tutaj cały czas bombardowana jest ta bramka Pogoni, ale świetnie spisuje się bramkarz, który wyłapuje tam wszystkie te akcje. I tutaj też było groźnie, ale cały czas bez bramek na boisku. A, na boisku B, a tutaj było. Cały czas nie kierowacie. No i znowu słupek! Tutaj dużo szczęścia ma bramkarz Pogoni. I duże brawa dla niego. Biegnie w okręt, bieg! Biegnie w okręt! Bieg, dawaj, bieg, bieg! I też bramka po drugiej stronie, 2-2. Tutaj goście z Łupy zrobili pewną bramkę. Garezinic remisuje 2-2 z Lechią Gdańsk, natomiast cały czas Siedlce prowadzą 1-0 z Arką. Cały czas na ich koncie 0 z tyłu. No
i jedna dwutela prowadzi cały czas połem. Lechia z kolei zdobywa bramkę. Stąd mamy 3 do 2 na boisku B. Prowadzą z piłkarzami. No i brawo teraz dla Damkarza też z lekkim, ładne wydarzenie zawodnika z Gelerzynis. Plasowane to wydarzenie, ale nie celny i zrobiliśmy również świetna interwencja bramkarska. Nadal 3 do 2 Lechia prowadzi z drużyną z Litwy. Arka cały czas bez bramki, chociaż nie jest bardzo sytuacja, to były dwa słupki, jedna poprzeczka z tego co widziałem, ale świetna postawa też dla Arka z Pogoni, który nie pozwala tutaj podać się. Teraz Arka. No może teraz to będzie ta akcja, która przyniesie im bramkę wyrównującą. Jak na razie cały czas 1 do 0 prowadzi problem. A po drugiej stronie przerwana akcja Lechi. Groźnie się zapowiadała, ale tak świetnie obręca wszystkim. To był piłkę na rzut groźny. Stąd ja przed szansą. Mamy bramkę. Nie, nie mamy. Nie, wydawało mi się, że bramka, bo tutaj brawa z tyłu, no to brawa dla bramkarza, no więc mamy bramkę. No i taki dla Arki. Oni naprawdę mają ciężką przeprawę tutaj, żeby sforsować tego bramkarza z Pogoni. I czwarta bramka dla Lechi. 4 do 2 Lechia prowadzi na boisku B. Porównajmy do spotkania na sąsiednim boisku. Tutaj naprawdę cała kanonada bramek. 4 do 2 to 6 bramek, które zostały na boisku. A natomiast na boisku B. Cały czas 1-0. Nic się nie zmieniło, 1-0. No i świetna postawa bramkarza Pogoni, który broni naprawdę jak na trwiony. No, ale jakby było mało, cały czas tutaj napiera na bramkę zawodników z Litwy. Należy się broni, ale to Lechia jest cały czas w przewadze. W tym etapie spotkania, na tym etapie zyskują minimalną przewagę optyczną. Arka cały czas próbuje, ale nie przynoszą rezultatu dla tego, że ataki. Cały czas na przeszkodzie stoi wspaniały, sporowany bramkarz. Milan! No i znowu. A i teraz to może być groźne. Ta piłka przeszła, to znowu siedzące byłyby uprzywilejowane, miałyby szansę, ale świetnie wygląda. Tutaj ten zawodnik z numerem 33. No ale po drugiej stronie też dobry bramkarz Arka, to chyba druga jego interwencja, także tutaj ciąg, ale świetna postawa za kolejnego i drugiego bramkarza. Ale szaleje na prawym skrzydle i tutaj niebezpiecznie, ale piłka omija słupek i nadal 4 do 2 Lechia prowadzi. Natomiast Arka przed szansą, będzie rzut rożny i może to będzie właśnie ta sytuacja bramkowa. Nie, tym razem nie udało się, to jeszcze Arka przed piłce. Chociaż teraz bok, no i świetny cel. Przerwana ta akcja.
Potem spotkamy na boisko B zapraszamy Dynamo Olryka i Legię Warszawa, natomiast na boisku A zagrają Jagiellonia i Jagiellis. Thank you.
Teraz Jagiellonia wyprowadza atak
Kolej Stefie i Wojska, przerwanej przez salonę komisji. Stopać, stopać. Iskrien, iskrien, dreamy selfie. O, dreamy selfie, ja, вот будет он. Pieta, niżej, 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 niżej. Jeden do zera, jeden do zera. Nie ma to jeszcze tak. Na jedną drugą. Nie oglądać, to i Jagiellonia teraz wyprowadza akcję. Manewruje piłką, piłka się, nie jak dostał już świetne akcje, i cały czas Jagiellonia utrzymuje się przy piłce. Tak, taki strzał, który mógł zaskoczyć. Gala, bez gala! Jest to, szale jest, a, mała. Zakarnia za! Zakarnia za, jobie jest za! Daj mu strzał na bramkę, ale na posterunku bramkarz. Rebeka Młoda z jedną bramką. Dobrze teraz bramkarz Rebi. O, Jaga, Jaga na trybunach i... Aj! Troszeczkę za ostrego. I prowadza bramkarza Legii. Dawaj, dawaj, dobrze, dobrze, dobrze. Trochę złączną do polu karnym Ergiewiczu. Jeżdża, jeżdża. I wiedza swoje miasto, że Nikita. Tutaj Jagiellonia też 1 do 0. Czyli trzymamy kciuki za Warszawę, żeby to była bramka. I trzymamy kciuki też za Litwinów, no ale ciężko będzie tutaj sponsorować tę no, zorganizowaną tutaj Jagiellonię. Jeszcze ten dopik kibiców Jagiellonii, którzy tutaj mówią głośno, jeżeli on dopikują swoich zawodników. Ale ja próbuję tutaj odrobić tę stratę. Daj szybak i jest bramka! Jest bramka dla Legii, no świetna to akcja, dobry strzał. O szczęście może mówić tutaj bramkarz, który interweniował, ale tylko go minęła, super uderzyła, ale po drodze zawodnika Legii już nie miał szansy. 1 do 1. 1 do 1, natomiast cały czas 1 do 0 prowadzi Jagiellonia. Teraz Jagiellonia będzie przed szansą zdobycia bramki, rzut wolny z niedalekiej odległości. Czyli jest szansa, że zawodnik Jagiellonii będzie mógł zmieścić tą piłkę w siatce. No zobaczymy! Prosto kul i przerwana ta akcja. Ja jakby się rozkręciła tą bramką, którą zdobyli, ale tutaj znowu bramkarz na przeszkodzie i na remis 1 do 1. Podacie nam piłkę? Dziękujemy bardzo. No i brawo teraz dla bramkarza, ale też dobra akcja Jagiellonii. Kolejna akcja, która mogła przynieść kolejną bramkę. Nie da, nie da, nie da, Nikita, do końca! Kolejca, ma, ma, drewno, Ale jak się rozkręca, oni wiedzą, że tutaj trzeba zdobyć więcej bramek, pokazali, że mogą, że potrafią. Znowu bramkarz z Rygi na przeszkodzie. Skorowany też ten bramkarz. 1 bramka stracona na koncie. I
Valkyrie Yetis. Rozpoczyna od bocznej górnika, piłce i robimy tutaj w kontrolacie jakiś atak. Oczywiście tak jak mówiłem, jak Jelonia bardzo dobrze gra zarówno w defensywie, jak i tutaj w ofensywie. Dobrze zorganizowana drużyna. Zobaczymy, czy uda się sforsować. I Jagiellonia. Będzie przerwana ta akcja, szansa dla Legii, daleka od tego nie, ale tu są ci, którzy potrafią uderzyć na bramkę, zacznie zagrożenie. Numer 21 będzie strzelić. Nie przeda bramkę, czy będzie wrzucał to, ale będzie na pewno groźna sytuacja. Legia Warszawa. No jak rozegrają ten stały fragment gry, za chwilę się przekonamy. Mówiłem o tym, że potrafi uderzyć ten zawodnik. Brawa dla bramkarza, ale świetne też to uderzenie, które mogło naprawdę przynieść tutaj sporo kłopotu bramkarzowi. Wybronił ten strzał i nadal 1-1. Ale tym razem się nie udało! Ta bramka wisiała gdzieś w powietrzu. Legia cały czas coraz to uważnie grała i mamy gol. 2-1. Fajne prowadzi Legia. Natomiast na boisku, a cały czas Jagiellonia prowadzi 1-0. No i teraz dlatego tutaj Żelgir Yetis, oni wiedzą, że czas ucieka i chcą zdobyć kolejną bramkę, ale... Legia coraz to odważniej, ale brawo dla bramkarza Legii. Coraz odważniej, coraz groźniejszy dla takiej Legii Mistrzów. Dobrze dysponowany jest bramkarz Legii. Teraz kolejna szansa, świetne tutaj sztuczki dla Legii. I będzie się groźny dla Legii Mistrzów. Zaprosimy na boisko A Talent i Wisłę. Natomiast na boisku B Stomil zagra z Wiglami. Te dwa mecze będziemy obserwować w kolejnej odsłonie naszego turnieju. Przypominam, to już 5. edycja turnieju Ligi Nożnej imienia pana Grzegorza Gołąbowicza pod patronatem prezydenta miasta Suwałki. 5. edycja, która zbiegła się z jubileuszem 70-lecia klubu piłkarskiego, pierwszego miejscowego klubu Wigier, Suwalski Wigier. Dzisiaj świętujemy ten jubileusz. Oprócz tego turnieju mamy jeszcze wiele atrakcji przygotowanych. Mam nadzieję, że zostaną Państwo znać do samego końca. Tutaj dobre na boisku ale już chyba wszystko w porządku, nie możemy rozmawiać. Tutaj jeszcze do celu cały czas Jagiellonia prowadzi z Żalgiri i też jakiś problem na boisku B. Zawodnik z Rygi tym razem na Murawie, ale podnosi się, także mamy nadzieję, że wszystko będzie ok i żadna kontuzja się tutaj wyradnie. No i tutaj znowu Jagiellonia atakowała, ale na posełku był bramkarz z Litwy. No i Legia, czy tym razem uda się z tego stałego fragmentu gry zdobyć bramkę? No zobaczymy.
zawodnik numer 5 przy piłce i będzie strzelał poprzeczka. Łatwe dołożenie, takie sprytne, ale tym razem o szczęście wielki Boże powiedz bramkarzowi. Nie będą miała tak umiejętności na boisku. I strzał, cały czas jedno do zera, jak Bogia prowadzi i tam jest zwykle Legia 2-1. Bliżej, Nikita, bliżej. Bronimy! Bronimy! Szagier Yetis teraz przed mocno. Prawda ta piłka pole karne Jagiellonii nie mogła tutaj przynieść efektu nawet zagrożenia bramki. Legast zaczyna od 8 mili wojska. No, Jagiellonia teraz niebezpiecznie. Dobre branie na skrzydło. No świetnie, to będzie tutaj obrońca z Litwy i będziemy mieli aut dla Jagiellonii. Przerwy i będziemy mieli rzut wolny dla Legii. Wszystko na początku, tak. Wielka bramka bramkarza Legii, groźna ta akcja Legii, ale przerwana ta akcja przez bramkarza. No a teraz Legii cały czas atakuje, oni chcą zdobyć te bramki, wyjmują cały. Ale kontratak Jagiellonii, no i czy to będzie ta akcja? Ależ uderzenie piękne, ale też na pozostałym bramkarz i bez bramki w tej akcji. Ale uderzenie bardzo dobre. Legia przed kolejną szansą, dobrze, moje miejsce, Timur! No i teraz Legia świetnie to zrobił, zawodnik Legii. Tak przerwana akcja i Legia teraz prowadzi kontratak. I jest bramka! Jagiellonia 2-0. 2-0 Jagiellonia prowadzi do spotkania. Kibice oszaleli na trybunach.